i losujemy kolejną osobę, która wygrywa Robuxy. A jeżeli ty chcesz wygrać Robuxy, to nie zapomnij zostawić tutaj lajka, subskrypcji, dzwoneczka i napisz jakikolwiek komentarz chcesz, ale na końcu dopisz swój nick z Robloxa, to będziesz brał udział w losowaniu. Więc mamy 1500 komentarzy. Pamiętajcie, jak nie macie suba i lajka, to nie wygracie, bo on wtedy tu sprawdza ten bocik i sprawdzamy. Kto wygra? Super, suwenu, łapka leci, daj Robuxy, pisz, nie ma żadnego. No to teraz już masz, pozostawiłeś suba i łapeczkę, a my lecimy do odcinka. Siemaneczko, z tej strony Mandy, a w dzisiejszym odcinku jestem razem z Addixem. Witam, witam. I pokażę wam, jak szybko wykonywać zadania w Jailbreaku, bo dużo osób wie, że są zadanka, każdy pewnie ciśnie 10 level. A dlaczego ciśniecie 10 level? Bo jak dobrze wiecie, dostajecie to auto, jak wbijecie 10 level, możecie też wystrzelić rakietę i zdobyć swojego tego skina, co kiedyś strzeliśmy rakietą. Teraz tylko 10 level i też możecie strzelić rakietą, więc no, myślę, że bardzo byście chcieli tego skina i strzelić sobie rakietą, od razu darmowy skin. I w sumie dostajecie to i darmowego skina. Chyba dobrze. No, więc a misje są teraz nietrudne, pokażę wam jak zrobić. Pierwsze co, zrobimy sobie, pierwsze jak zawsze macie, to róbcie rabunki jako kryminaliści. Pierwsze sobie co, zrobię muzeum, bo jest to najłatwiejsze. Chodź, idziemy szybko. Ten sam quest nawet, no to jest tam, to samo. No, no to widzicie jak, teraz wam powiem jak najlepiej robić. Muzeum robicie solo. Muzeum robicie sobie solo. I muzeum jest najopłacalniejszym rabunkiem jaki tylko istnieje. Zaraz wam pokażę dlaczego, bo jest coś tu bardzo ważne, taka jedna zależność. Dobra, chodź. Dobra. Dobra, lecimy sobie teraz tak, bo bardzo ważna jest zależność, pewnie ty sam wiesz, że jako tako muzeum jest zbugowanym rabunkiem. No tak. Pod względem bounty. Jak widzicie, po lewej stronie nad mapą mam bounty. Bounty jest 100 potrzebne w jednej misji, które potrzeba 3000. Każdy inny rabunek daje bounty w zależności od graczy na serwerze, tym większe. Czy więcej graczy masz na serwerze, tym większe bounty sobie zrobicie, na przykład za bank. Albo jak macie więcej graczy, to na przykład za jubilera większe, albo za pociągi większe. Muzeum jest na tyle zbugowane, że w sumie nieważne ile jest graczy, bounty zawsze jest 1000. No i to jest na początku chyba największy bounty, tak ogólnie. Więc, tak, i samo muzeum jest także nawet największym bounty, jakie tylko można osiągnąć. Ogólnie z rabunków. Jak rabować? No to sami dobrze wiecie, rabujecie. Ja rabuję zawsze dwa obrazy, kiedyś się rabowało tylko dwa obrazy. I się uciekało, teraz dodali powiększone plecaki, że można robić dwa obrazy, na przykład dwie kości. Ale to ja wezmę tam, zostawię Addixowi, dobra. I teraz tak, weź może, teraz tak, jak robicie tutaj, to wiadomo, tu ustawiacie, ale pokażę wam takiego trika. Jeżeli macie ustawione 4, to ostatniego nie musicie ustawiać, ważne przy tym, że szybko przejedziecie, nie musicie się martwić. Zrobiłeś z drugiej strony, czy nie? Tak, tak, pull. Dobra, dawaj pull. Poszło. Okej, okay, i macie misję. Misję możecie akceptować nawet na samym końcu, gdy już będziecie po całym rabunku muzeum. Jest to w miarę też bezpieczne, że będziecie sobie już oddawać kasę, to zanim oddacie kasę, możecie wtedy nawet przyjąć. Jest na tyle bezpieczne, że nie będziecie musieli czekać 3 minuty na odnowienie zadania, jeżeli ktoś was zabija. Bo to jest zadanie bez śmierci. Na przykład, o, aktywujecie sobie tutaj misję, albo nawet już jak będziecie tu bezpiecznie, też możecie aktywować misję rabunku muzeum. Zadanie zalicza się dopiero tutaj. Teraz misje odnośnie pociągów. Misje, można powiedzieć, męczące. No, ponieważ trzeba troszeczkę czekać. No, ja sobie zawsze to wspomagam Robuxami. Zawsze to wspomagam sobie Robuxami, więc jeżeli ktoś ma Robuxy, może sobie pociągi przywołać. Ale no, pociągi są na tyle ciężkie, że trzeba obrować dwa, ale nie padając pomiędzy nimi. Więc jest to rabunek, można powiedzieć, ciężki. Powiem tak, z cargo jest dosyć łatwo, jeśli chodzi o zrespienie go, ale gorzej jest z tym pasażerskim, bo on naprawdę się rzadziej... Jak który się zrespił, pasażerski, czy nie zauważyłem? Właśnie chyba pasażerski, tak mi się wydaje, bo cargo by z tamtej strony jechał, od wulkanu. Tak, tak, tak. A tam nic nie było, więc chyba... O, chyba on pojechał już, chociaż? A dalej jest. Pojechał, a nie, jest, jest. Dobra. No, więc no najgorsze jest to, że no czekanie nieraz na pociągi, musimy naprawdę być ostrożni, bo i najlepiej zacząć od pasażerskiego. W sumie, jak widzicie pasażerski, to wtedy aktywujcie sobie zadanko.
Ponieważ cargo ma większą szansę na spełnienie, się spawnuje się w dzień, a w nocy się spawnuje tylko pasażerski. Lub no w takie te. Ja poczekaj, daj mi coś jeszcze, bo jest bardzo mało rzeczy. I nie musicie brać od razu fulla plecaka, wystarczy po prostu tylko brabować troszeczkę. Dobra, chodź, idziemy. Dobra, idę. Dobra, wyskakuję. I sobie bierzecie, spawnujecie autko, jak nie macie, to możecie szybko wyskoczyć. Dobra, no i teraz jak oddacie sobie to... Okej, i zaraz będzie rano w sumie, o, będzie git, będzie rano. Będzie rano, to będziemy mieli ten. No i tu w sumie dlaczego pasażerski? Bo pasażerski musicie na spokojnie jeszcze podjechać i oddać tą kasę. Więc no tu musicie też mieć ten czas na oddanie, więc teraz po prostu po tym jak to zrobicie, najlepiej się schować i czekać na zwykły. I tyle. Dokładnie, szczególnie, że te pociągi się raz piją szybko w miarę i na przykład jak znaczy, no większa szansa jest na spełnienie cargo, więc jeżeli wam się lepiej pasażerski, to najlepiej sobie akceptować misję na pociągi i wiesz się na pewno, że się zrobi. Jakieś pewnie 5 minut czy 10 będzie już ten cargo. Widzę, że jest o 6.30 chyba jest ranek, jakoś tak, co nie? O, to już kończysz tutaj. Tak, zaraz będzie rano, bo jest dopiero 5.30. Kurde, tylko burza jest i teraz nie wiem jak jest burze, czy też będzie się pasować. O, i tu macie pociągi na spokojnie, możecie nawet tutaj na tą stację przyjechać i odjechać. Tyle, co? No i widzicie, teraz macie 1:2 w rabun tutaj w misjach. I co dalej zrobić w tych misjach, żeby to dalej zrobić? Gdy macie 1:2, no to czekacie na rano. Najgorsze jest to, że jest burza, a jak jest burza, to widzicie, że zegar się nie rusza. Tak to działa? Nie tak. Widziałem. Przy burzach zegar się nie rusza. W ogóle jakiś śnieg. Ciekawe, czy statek też się zamienia w ten mega piracki. Taki. Więc no co, będziemy musieli tu chwilę poczekać i widzimy się w dzień, jak już zrobimy cargo. Więc chwila mała przerwy. Okej, okay, nawet idealnie, gdy jesteśmy, to zrespił nam się cargo train. Stracimy tylko, czy będzie do rabunku. Jest do rabunku, idealnie. Niekiedy nie zdarza się nawet, że nie macie miejsca rabunkowego. Może tak być? Może tak być, nieraz tak miałem i ten. Pamiętajcie, czy więcej osób, to więcej wagonów. Więc na luzie raczej znajdziecie wtedy, jak macie więcej osób. Dobra. Lecimy, tu uzbierajcie minimum 500, żeby, jak uzbieram raz 200, to by się spugowało. Uzbierajcie minimum 500, żeby na pewno być pewni, że będziecie mieli wszystko. Ale no, uzbieramy sobie teraz więcej. I co jest tak? Mamy 2200 bounty. No i dobrze wiecie, jedna misja mówi, że trzeba zbierać 3000 bounty. Też ciężka misja w ogóle. W ogóle zobaczcie, jak teraz powoli level leci. My zrobiliśmy jedno zadanie, zaraz zrobimy drugie. Uzbieramy sobie... O, dobra, już mnie wyrzuciło mnie na bok. Dlaczego tylko nawet 7 tak wolniej level leci? No zobaczcie, tutaj uzbierałem 20 XP i tyle. Mam 2300 bounty. I bierzemy po prostu teraz sobie, zrobiliśmy te dwie misje, akceptujemy sobie misję na 3000 bounty. To wam pokazuje 0 na 3000, nie martwcie się. Jak tylko się zmieni wam bounty, tu będzie zaktualizowane. Więc ja robię małe cięcie i widzimy się, jak będę już miał 3000 bounty. Okej, okay, jestem teraz po rabunku muzeum. Jak widzicie, zrobiłem sobie też inny rabuneczek, mam 2860, zaktualizowało się. Teraz jak zrobię sobie muzeum, jak widzicie, 3000, zaktualizowało się, misja wykonana. No i teraz co? Jak mam wszystkie misje? Wy będziecie mieli pewnie dwie, ja mam trzy. Ale bounty jest zaliczone 4. No i teraz także, jak to robicie z kimś, no to ktoś ma też bounty duże. Więc teraz sobie możecie iść do policji. A ciebie zapraszam pod więzienie. I teraz tak, gdy wiecie, że... jak sprawdzamy teraz robienie misji w policji? No jeżeli macie znajomego, no to idziecie po znajomego, no i w sumie robicie z nim najlepiej cały czas muzeum, w kółko muzeum, bo muzeum zawsze daje 1000 i se na spokojnie to możecie robić. Coś jeszcze bardzo ważne w bounty, kiedy jest dużo graczy na serwerze, to po prostu możecie zabijać siebie nawzajem, to dostajecie bounty za zabijanie siebie po prostu. 200, jeżeli jest dużo graczy, to 250 do jednego policjanta i tak naprawdę zabijecie znajomego 12 razy, co nie jest dużą liczbą. Jest to taką średnią, co nie liczbą? No tak. I to ten. Dobra. Ja wezmę sobie misję, że muszę 3000 bounty mieć, a ty akurat masz 3000 bounty. Tak. I widzicie od razu misję wykonana.
Tak, znajomy może cię na spokojnie. Albo znajomy was zabija, po prostu on dostaje w ten. No dobra. Gdy go zaaresztowaliśmy, mamy tą misję wykonaną. Teraz aresztuj 3 kryminalistów. Jak to najlepiej zrobić? Także dogada się ze znajomym. Kolego, chodź tu, zapraszam do mnie. On gdzieś pewnie siedzi w celach. Właśnie, czekaj, bo mi zagaspiło w tym więzieniu, wiesz, takim... A, to weź zmień team. Weź jeszcze, zmień team i na prisoner. O, dobra, jest okay. I wasz kolega jest w więzieniu, co nie? I teraz chodź. Uderz mnie. I po prostu go aresztujecie i zobaczcie sobie, zaliczyło mi. Zmień znowu team. Na prisoner. O, nie da się nawet. A, bo pewnie nie... Ale teraz już możesz. Tak, już mogę, dobra, czekaj. Dobra, znowu... Aha, teraz jesteśmy i tak w więzieniu. A. To jakby na górę i znowu ten. Jestem w więzieniu jak coś, jakimś na dole. Dobra, to zobaczcie. I no, normalnie, no to na spokojnie możecie znajomy się dogadać. Raczej tu was nikt nie zabije. Więc no, mała szansa, że po prostu jakiś kryminalista was tu... Wiesz, a nawet jakby inny was na ten... O, jest, mamy kolegę, dawaj, chodź. Dobra. I go aresztujecie. I macie 2 na 3. I później tylko bonty, to jest raczej kogokolwiek, tylko sobie zaresztujecie, to wtedy te dzięki. Zobacz, i mamy levela trochę zrobionego. Ale jak się... Uderz mnie. Czekaj, właśnie... O, da się tak? Ale nie mogę cię aresztować, jesteś w celi. Czekaj, to 10 sekund. Nie mogę cię aresztować, to jest jakiś błąd. Ale mnie bijesz normalnie, wiesz? No właśnie to jest... O, nawet nie działa ten... O, dobra, już się otwieram. No i macie zrobione kolejną misję. Tak zrobiliśmy prawie całą tabelkę misji. Wy będziecie mieli troszeczkę łatwiej. A jak nie wiecie, kogo aresztować, to tu będziecie mieli bounty, kogo aresztować. No, to drodzy widzowie, ze mną była Dixu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, zostawiacie suby, lajki, dzwoneczki, bo wygrywacie 30 robuxów. Więc co, na razie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Ze mną był Adix, wbijacie też na live'y. Żegna się? Już mówiłem, już siema.